Zapraszam na wspólne malowanie suchymi pastelami. Pastelu według Stanisława Wyspiańskiego. Przygotujcie papier szary. Może być to ciepła szarość. Może być taki naturalny kolor makulaturowego papieru również. Dobry wieczór wszystkim, dobry wieczór. To widok z okna mieszkania Stanisława Wyspiańskiego. Widok na kopiec Kościuszki, który tam na horyzoncie, na szczycie Lasku Wolskiego, wzgórza Lasku Wolskiego się znajduje. Mam wielki sentyment do tego widoku, ponieważ podobny widok miałem z okna. No właściwie do dzisiaj, jeżeli wychylę się wystarczająco przez okno, widzę kopiec Kościuszki. Dobry wieczór wszystkim, dobry wieczór. Zapraszam serdecznie na wspólne malowanie. Witam serdecznie, zerkam na wasze komentarze. Szukam jeszcze papieru, takiego optymalnego. Zaraz coś wybiorę. Waham się, tu jest cieplejsza, ale znacznie ciemniejsza szarość, to chyba nie to. Może taka. Tak, ta będzie lepsza. Ta będzie lepsza. Stanisław Wyspiański zrobił kilka wersji tego. Dobry wieczór, Pawle, witam cię serdecznie. Dobry wieczór, Urszulo, pani Krystyno, Marto, witam. Stanisław Wyspiański zrobił całą serię tych widoków z okna swojej pracowni i mieszkania. Malował je o różnych porach roku i w różnych tonacjach kolorystycznych, na różnych papierach. Tak więc niezależnie od tego, na jakim papierze będziemy dzisiaj malować, i tak któraś z wersji kolorystycznych powstanie. Zatem nie przejmujcie się, jeżeli macie trochę ciemniejszy, o wiele jaśniejszy lub podobny papier. I tak się nada. I tak się nada. Na ciemniejszym będzie bardziej widać śnieg. No bo oczywiście śnieg jest tematem tego tygodnia. Na jaśniejszym śnieg będzie mniej widać. Myślę, że ten jest dosyć zbliżony do tego, którego używał artysta. Dlatego może użyję takiej jasnej szarości. Beato, nie tylko ty w biegu. Ja też w biegu. Ostatnio. Tutaj obok oczywiście powstają akwarele zamówione przez was. Tu jest szał pracy. Akwarele wszędzie na stole, znaczy pigmenty wszędzie na stole, na podłodze, czasami nawet na moich stopach są pigmenty, i to w dużych ilościach. Dlatego dzieje się tutaj sporo. Przy okazji zapowiedziałem przed chwileczką, właściwie przedstawiłem premierę dwóch nowych kolorów. Muszę się nimi pochwalić, one tutaj sobie leżą. Moi drodzy, absolutna rewelacja. Eksplozja koloru. Ogień i lód. Rdza jasna to moja autorska nazwa tego koloru oraz ceruleum cyrkonowe.
taki duet. Rdzę jasną polecam rękami i nogami. To jest po prostu bomba kolorystyczna. Tutaj dla porównania Siena Palona. Bo w pierwszej chwili można sobie pomyśleć, a właściwie to Siena Palona. Ale nie, nie, nie. To jest Siena Palona. A to jest nowy kolor w wzorniku moich akwareli. A tutaj brąz Van Dyka, który już jest we wzorniku. Porównywałem sobie te kolory i obok ciepła czerń, na którą na przykład Beata czeka, z tego co pamiętam. Także ogień i lód. Polecam serdecznie te dwa nowe kolory. Według mnie to jest niesamowicie gładki kolor. Według mnie to jest kolor, który po prostu trzeba mieć. Wiem, że brzmi to jak wielka promocja, ale wierzcie mi, mówię szczerze, ja bym ten kolor chciał mieć i już zawsze będzie na mojej palecie. To moje ostatnie odkrycie, ale wracamy do pasteli. Wracamy do pasteli. Tak, Pawle, fajne kolory. Słuchajcie, zawsze można domówić. Boże, co ja robię? Ja nigdy takich rzeczy nie wyprawiałem. To znaczy takiej promocji intensywnej nie uprawiałem, ale to jest promocja szczera. To jest promocja pięknych kolorów po prostu. Dobra, zaczynajmy pastele. Ja się po prostu cieszę tymi kolorami tak niesamowicie. Tak jest, niebiański jak niebo tuż nad horyzontem albo głębia lodowca. Dokładnie śnieg na Antarktydzie i lodowce w środku mają taki kolor właśnie jak ceruleum cyrkonowe. Dobrze. Stanisław Wyspiański. Skoncentrujmy się. Znaczy ja się skoncentruję. Daria się śmieje. Czemu się śmiejesz? Daria ma niezły ubaw tutaj. Ja chodzę cały kolorowy codziennie. Bo widzę, że cieszysz się jak dziecko i to jest wspaniałe. No dosłownie, cieszę się jak dziecko. Dobry wieczór wszystkim. Moi drodzy, zacznijmy od szkicu oczywiście. No bo od czego można zacząć? To jest kolejny pejzaż, który obala i podważa to, co zazwyczaj wam mówię. To znaczy, żeby nie umieszczać horyzontu w połowie. Wczoraj Julian Fałat mi to zrobił, a dzisiaj robi mi to Stanisław Wyspiański. Co ja mam zrobić z tymi artystami? Oni zupełnie obalają mój autorytet. Nie wiem, dlaczego tak zrobili, ale dobrze to wygląda. Zatem umieśćmy horyzont w połowie. I w dodatku horyzont nieco górzysty, ponieważ to jest Las Wolski. Tak, Beata ma rację. Kuszę kolorami. Jakimi pastelami? Suchymi. Tak jak w zapowiedzi rano były olejne, a teraz suche pastele. To jest przedziwna kompozycja. Zresztą inspirowana japońskimi klimatami, które Stanisławowi Wyspiańskiemu były bardzo bliskie. Mamy taki trójkąt właściwie w kompozycji, dużo, dużo pustki. Tutaj biegnie sobie linia kolejowa.
Jakie kolory najbardziej popularne z akwareli, jak się domyślam? Moi drodzy, najbardziej popularne kolory. Znowu zmieniamy temat, ale odpowiadam tylko na pytanie. Niebo Tomasza, ultramaryna, szarość Peina, brąz Van Dyka, ugier złoty i jasna szarość. Aha, indygo oczywiście. Oczywiście indygo, którym kusiłem wczoraj. Pozdrowienia dla Darii. Ja też pozdrawiam serdecznie. Oliwia pozdrawia. Ja pozdrawiam Oliwię i panią Mirę. Myślę, że kłopot z ostrością jest u Miry, bo u mnie jest ostro. Facebook ma tak, że ostrość transmisji spada, rozdzielczość spada, a co za tym idzie ostrość, kiedy jest jakiś problem po mojej albo waszej stronie z przesyłem danych. Ale u mnie wygląda wszystko dobrze, więc myślę, że to nie z mojej strony. Ania nie odpuszcza. Pani Bogumiła będzie medytować, patrząc, jak świetnie opowiadam. To ciekawe. Bardzo miłe, życzę dobrej medytacji. Moi drodzy, ja teraz chwyciłem szarość do ręki i to jest po prostu zwykła. To znaczy, nie ma zwykłych szarości, to jest neutralna szarość, ani ciepła, ani zimna. I tą szarością narysuję las wolski, który uwielbiam. To jest właśnie, mogę teraz poopowiadać, się troszkę porozwodzić, bo to w końcu moje rodzinne okolice. Lasek wolski, kto jest z Krakowa, to wie, co to za miejsce, a kto nie jest z Krakowa, to już tłumaczę. To jest cud, który mamy tuż obok Krakowa. Piękny las, z tego co pamiętam, zasadzony jakoś z początkiem albo w połowie XIX wieku, jakoś tak mniej więcej. No, myślę, że taki trochę ponad stuletni. To wzgórza tuż obok Krakowa, oddzielające Kraków od Wisły. Tam jest południe dokładnie, tam. To jest horyzont południowy, za nami wiadomo północ. Tam płynie Wisła, za wzgórzami Lasku Wolskiego. Oczywiście kopiec Kościuszki, klasztor Kamedułów, którego tutaj nie widać. Klasztor Kamedułów na Srebrnej Górze, bo on jest troszeczkę schowany. I pasmo Lasu Wolskiego to jest moje ukochane miejsce na wszystkie leśne wyprawy, na wyprawy rowerowe o świcie. Zazwyczaj udaję się tam i pamiętacie, jak malowaliśmy mnie grającego na flecie o poranku? To właśnie grałem na flecie tam, za Lasem Wolskim, nad Wisłą. Dokładnie mniej więcej na tej wysokości, tylko hop, z drugiej strony wzgórza. Także cudowne moje ukochane absolutnie miejsce. Dario, jest tęsknota za twoim głosem i za tobą na zajęciach. Agata pisze, że Tomasz za dużo gada, a Darię mało słychać. Tak mniej więcej. Troszeczkę podkolorowałem i dodałem nieco dramatyzmu, ale taki był sens tego przekazu. Tomek, kiedy Daria będzie malowała, ciebie już wystarczy. Gadasz tylko o akwarelach. Przepraszam Was za moje dzisiejsze specyficzne poczucie humoru. Po prostu bardzo mało spałem i wtedy dostaję głupawki. I tak się objawia moja głupawka. A poza tym niewykluczone, że nawdychałem się pigmentów. Mam pigmenty wszędzie na sobie, również w nosie. I one najprawdopodobniej mają wpływ na zachowanie.
Zatem wybaczcie mi wszystkie moje dzisiejsze dziwne opowieści, ale ta o Lasku Wolskim jest w 100% prawdziwa. Gdzie stał Wyspiański? Wyspiański stał w swoim oknie, swojej pracowni, swojego mieszkania. I to jest widok z jego okna. Z okna gdzieś w Bronowicach. Szczerze mówiąc, musiałbym sprawdzić, gdzie wtedy Wyspiański miał pracownię. Ale to też moje takie rodzinne strony. W Krakowie oczywiście, to dzielnica Krakowa. Chwyćmy teraz za biel, ponieważ Stanisław Wyspiański rozjaśnił tę część papieru bielą tuż nad wzgórzem Lasu Wolskiego. Tak, to jest linia kolejowa ze Śląska do Krakowa, albo jakaś jej odnoga w każdym razie. Dokładnie tak. Tak, temat głupawki pojawił się teraz w komentarzach. Swoją drogą, znowu nawiązując do akwareli i do kolorów w ogóle, do kolorów, Las Wolski inspiruje mnie do tworzenia kolorów i dwa z kolorów akwareli to właśnie kolory zainspirowane Lasem Wolskim. Zieleń mchu i zieleń puszczy. Chociaż Las Wolski to nie puszcza, ale chociaż właściwie momentami tak wygląda. Dodajmy jeszcze troszkę bieli na tych fragmentach, połaciach, które w czasach Stanisława Wyspiańskiego jeszcze nie były specjalnie porośnięte lasem. No bo pamiętajmy, to jest 1904 rok. Zatem Las Wolski jeszcze młody, jeszcze drzewka, jeszcze sporo polan prześwituje. To nie to, co teraz. To jest bardzo ciekawe, kiedy się ogląda dawne obrazy i widzi się miasta, no nie tylko Kraków, ale w ogóle świat miast polskich sprzed lat, na przykład właśnie 100 albo ponad 100, i możemy porównać, co się zmieniło. To jest kierunek nie na Jurę, to jest przeciwny, to jest kierunek na południe. Jura krakowsko-częstochowska jest za naszymi plecami, kiedy widzimy ten widok. Zatem to jest druga strona. Ten papier do pasteli, na którym rysuję... O, Ania ma parking i las z drugiej strony. Cokolwiek to znaczy, bo próbuję sobie teraz umiejscowić.
To jest wspaniały papier do pasteli. Tak, Canson Mitent, mój ulubiony papier do pasteli. Chyba, że chodzi o papier Stanisława Wyspiańskiego. Nie wiem, szczerze mówiąc, jakiego on używał. Była to jakaś klasyka papierowa. Być może Engr. Teraz biel poniżej horyzontu. Ale widzę, że wszyscy rysują. Nikt nie wyłącza transmisji z powodu mojej głupawki dzisiejszej. To bardzo dobrze. To jest niesamowite, kiedy ogląda się prace artystów, na przykład Stanisława Wyspiańskiego czy Józefa Mehoffera, które powstały w dobrze mi znanych okolicach, w dobrze mi znanych częściach Krakowa, na przykład pejzaże Mehoffera z okolic Rydlówki, z Bronowic, to w ogóle moje rodzinne okolice, to muszę wam powiedzieć, że rozpoznaje się klimat, myślę, że chodzi o kąt światła. Nawet nie chodzi o jakieś konkretne elementy pejzażu, bo tu oczywiście poznaję Kopiec Kościuszki, Las Wolski i tak dalej, ale jest coś takiego, co doskonale podpowiada, tak, to jest to miejsce. Ja znam te miejsca bardzo dobrze przez całe moje życie i klimat, powietrze, światło jest tak pokazane w tych obrazach, że po prostu w 100, a nawet 200% przyznaję tak. To jest klimat tego miejsca, to jest światło w tym miejscu. Pomimo tego, że było to 100 lat temu i różne elementy w pejzażu się zmieniły, bo teraz to wszystko jest zabudowane osiedlami, tu są wszędzie domy i tak dalej. Ale jednak nastrój i ogólny charakter jest. Co tam robisz ładnego? Pokaż. No to jak ja pokazałem pastele, to Daria musi pokazać, co ładnego zrobiła właśnie. Właśnie. Zrobiłam sobie zegarek, gdzie zawsze mam czas. Bardzo mi się podoba taki zegarek. Ja też taki poproszę. Zrób mi też taki. Zrób sobie czas. Tak jest, bo czas to jest to, czego mi ostatnio bardzo brakuje. To znaczy, mam go, natomiast wypełniam go w 200% wspaniałymi rzeczami i ciągle mi brakuje czasu na te ciekawe rzeczy. Dodajmy teraz kolejne jasne linie. To jest naprawdę bardzo minimalistyczny pejzaż. Za to oczywiście uwielbiamy Stanisława Wyspiańskiego. I znowuż, jak u Juliana Fałata, śnieg jest pokazany właściwie głównie kolorem papieru. Kiedy rysujecie te ślady, to są ślady drogi, która tędy biegła. To zwiększajcie stopniowo nacisk kredki pastelowej. No właśnie. I od jednej linii, niech to będzie bardzo taki świeży i spontaniczny ślad na papierze. Super watch.
Pisze Ania. Szczęśliwi czasu nie liczą, pisze Kasia. Taka jest idea mojego zegarka. Dokładnie tak. Czytam, żółć jest taka fajna, świetlista. Więc to, co jest na niebie, to nie jest żółć. To jest najprawdopodobniej. To jest czysty papier. Zaraz zobaczymy, czy nam też ten efekt wyjdzie. Jeżeli nie, to go troszkę podciągniemy, podkolorujemy. Natomiast Stanisław Wyspiański użył w tym pastelu trzech kolorów. Przepraszam. Jeden, dwa, trzy, czterech barw. Bieli. Bardzo ciemnego indygo lub czerni. Tu nie jestem pewien, bo reprodukcja nie daje jednoznacznej podpowiedzi. Ugru złotego i ultramaryny lub ceruleum. Tu znowu mogą być różne interpretacje zdjęcia. Trudno ocenić na zdjęciu, czy to jest jedno, czy drugie. I tyle. I to jest genialne u niego. Tak zawężona gama. Zaraz właśnie wprowadzimy ultramarynę. Ugier złoty. W zasadzie to mogła być też siena naturalna. Tu znowu trudno powiedzieć, ale widzicie kolor. Nie jest to siena palona. Jest to coś bliższego do sieny naturalnej lub ugru złotego. Beata pisze, świetna rzecz taki zegarek. Pozdrawiam. Zatem jeszcze kilka delikatnych śladów. Mam nadzieję, że dzisiaj tempo jest dobre, bo tak się rozgadałem, że w końcu nie ma maratonu rysunkowego. Zanim, właściwie nie maratonu, bo maraton to niekoniecznie szybko, ale sprintu. Zanim zaczniemy jeszcze podbarwiać niebo, dodajmy jeszcze kopiec kościuszki. On jest tak tuż przy krawędzi. To jest bardzo, bardzo ciekawa kompozycja. Zresztą Las Wolski to nie tylko moja ulubiona destynacja porannych wypraw, ale również porannych wypraw Janusza, którego serdecznie pozdrawiam. Z Januszem przemierzaliśmy Las Wolski w różnych porach roku, na przykład na rowerach w środku zimy przy 5-10-stopniowym mrozie i to przed wschodem słońca, więc po ciemku, w mrozie, zimą Las Wolski jest piękny o każdej porze roku. Tutaj kopiec kościuszki, malutki. Moi drodzy, myślę, że można zacząć już startować z może z ultramaryną. Ja użyję chyba ceruleum. Chociaż nie, ono będzie za ciemne. Ono będzie za ciemne. Poszukam jednak jasnej ultramaryny. No, jeszcze troszkę ciemna. Słuchajcie, jaśniutka ultramaryna by się przydała. Zaraz, ostatnio przecież taką sobie zrobiłem. Tak, to jest ultramaryna bardzo jasna. Ona jest
Ona jest prawie że biała. Zawsze mi brakowało takiego właśnie tak jasnej ultramaryny. To jest właściwie biel o barwie ultramaryny. I ona tutaj będzie jak znalazł, jak to się mówi. Ale nie wiem, czy macie taki kolor w swoich kredkach, więc ja tylko pokażę, że można sobie na przykład zrobić taki kolor i że on jest bardzo przydatny, na przykład do nieba. Biała ultramaryna albo ultramarynowa biel. Ale to jest za jasne. Zatem coś pomiędzy. Najwyżej będziemy mieszać po prostu biel z ultramaryną, bo pastele doskonale się mieszają, więc nie ma żadnego problemu, można mieszać. No oczywiście, Grzegorzu, zapraszam do Krakowa, jak wirus minie, to Kraków zawsze warto odwiedzić. Słuchajcie, zróbcie własną wersję nieba Stanisława Wyspiańskiego. Co jest sekretem? Kilka bardzo swobodnych pociągnięć, nawet przy zamkniętych oczach, i zostawiamy. Naprawdę coś takiego, oczywiście jest inne niż to, ale ja zostawiam. Bo tak jak wam mówiłem, Stanisław Wyspiański robił wiele wersji tego widoku. I tak czy inaczej, trafiamy w jego ideę. To znaczy w to, żeby pokazać trochę jak to robił Claude Monet, żeby pokazać jedno miejsce przy różnym świetle i w różnych porach roku. Dlatego użyjcie ultramaryny takiej, jaką macie. Zróbcie to bardzo spontanicznie, kilkoma pociągnięciami. W końcu to są właśnie klimaty Stanisława Wyspiańskiego. Jeśli chcecie, można gdzieś przetrzeć, bo Stanisław przecierał pastele. Ale zaklinam was na wszystko, nie zamęczcie tego. Zróbcie kilka swobodnych śladów i gotowe. Dosłownie zygzak. Ja już zostawiam, bo się popsuje. Jeszcze ta jaśniutka ultramaryna na dole. Właściwie to ja cały czas kłamię, bo to jest bardzo jasne ceruleum, nie ultramaryna. Ale idea jest bardzo podobna. To jest bardzo jasne ceruleum. Ale jestem niewyspany, więc mam prawo się mylić. Muszę wam pokazać, co robi Daria. To był atak z zaskoczenia. Zdecydowanie z zaskoczenia. Dostanie mi się chyba. Teraz już troszkę ciemniejszą ultramaryną. Podkreślimy. Podkreślimy początek linii kolejowej. Tak? A, myślałem, że coś.
Może mogę pomóc. O, pozdrawiam serdecznie Marka i Ulę. Ja myślę, że ta dzisiejsza lekcja powinna nas nauczyć swobody, spontaniczności, świeżości. No jednym słowem tego, co nie tylko w pastelach jest ważne, bo Stanisław Wyspiański właśnie w tym był mistrzem. Oczywiście nie tylko, potrafił również perfekcyjnie dopracowywać swoje prace, takie jak portrety czy projekty witraży, ale w takim niesamowicie lekkim szkicowaniu, malowaniu pastelami był niezrównanym mistrzem i no i wydobywał z pasteli najwięcej ich magii. Teraz ultramarynowe, cieniutkie linie. Biegnące w dół. Słup ultramarynowy. Praktycznie dokładnie na środku. Cóż ten Stanisław Wyspiański wyprawia? I piękny cień tego słupa. To słup kolejowy, najprawdopodobniej jakiś rodzaj sygnalizacji, a może, no nie wiem, nie jestem pewien, tak to wygląda. No ja zrobiłem trochę bardziej stromy nasyp niż był w rzeczywistości, ale już nie będę tego ruszał, bo to nie ma teraz sensu. To jest jedna szansa, jedno pociągnięcie. Jakaś ciekawa dyskusja. Trzeba mieć głupawki, łatwiej żyć. Daria po prostu nie ma głupawki, pisze Beata. Zaraz dostanie, zaraz jej się udzieli. Daria siedzi cichutko jak myszka. Nie tak cichutko, Daria ma tutaj wielką wiertarkę i to jest... Nie dawałam się nie użyć. Nie, to musimy pokazać. Ale to włącz ją. Słuchajcie, to jest szansa jedna na milion. Zobaczycie Darię przy wiertarce. To są... Żeby nie było, że Daria jest taka cicha myszka. Proszę bardzo. To jest Darii narzędzie pracy. Muszę przygotować środki bezpieczeństwa, zachować. E,
Tak się odbywa wiercenie w szkle. Zaraz wracamy do Stanisława Wyspiańskiego. Dzisiaj masz zapewniam. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się włączycie moje zajęcia, nie zrażeni stopniem głupawki. Czy chcesz nożyk? Tak. Coś widać, nie mamy nożyczek pod ręką. Nożyk gdzieś tutaj leży. Tak, to była akcja z zaskoczenia. Nawet bardzo z zaskoczenia. Wychowałam się przy takich dużych maszynach. No właśnie, to jest ciekawa opowieść. Wynalazka z mojego taty. Zawsze mnie do takich sprzętów ciągnie. Dobrze, już sobie to wszystko poregulujemy w takim razie. Już pomogę. Kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boi. Będzie głośno. Nie tak głośno znów. Dziękujemy bardzo za prezentację. Wiercenie w szkle troszkę trwa. A propos Wyspiańskiego, który też zajmował się w końcu nie tylko pastelami, ale też produkcją i projektowaniem mebli na przykład. Oczywiście, wnętrz, oczywiście. Wszelkich rzeczy dużych i małych. Wiercenie szkła troszkę trwa, bo tego nie można robić szybko, bo po prostu szkło pęka. Więc diamentowe wiertło i... No i dużo cierpliwości. A wracając do Stanisława Wyspiańskiego, po drobnej, krótkiej przerwie, ale zobacz, jak oglądalność skoczyła. Od razu 10 osób zainteresowało się transmisją, kiedy zamiast... Nie ma to jak sobie powiercić, od razu się atmosfera ożywia. Oczywiście. Myślę, że od dzisiaj będziemy praktykować takie przerwy w czasie malowania i pokazywać wam różne dziwne rzeczy, które tutaj się dzieją. Bardzo dziękujemy pani operatorce wiertarki za pokaz. Tak, my tutaj na jednym blacie mamy produkcję wszystko. Wszystkiego. Tu jest wszystko. A taka filigranowa osoba, kto by pomyślał? No, ja zawsze ja wiedziałem. Po prostu, no to... Jest moc. Jest moc, słuchajcie, ta dziewczyna ma moc. Jednym słowem. Moi drodzy, zachowując pełną powagę, weźmy teraz w dłonie ugier złoty albo coś podobnego.
I to jest biżuteria z charakterem, pisze Janina. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie. Jak widzicie tutaj, wszystko handmade, bez żadnego udawania. Słuchajcie, ugier złoty albo coś podobnego będzie potrzebne. Tak to jest, jak ma się za dużo kredek. No po prostu nie wiadomo na co się zdecydować. Szkoda wracać do Stanisława Wyspiańskiego. Czy pani Daria robi też ozdoby biżuterii z żywicy epoksydowej? Jeszcze nie. Jeszcze nie, ale w zasadzie tak. To znaczy ze swego rodzaju żywicy tak. Tak. Takie już w każdym razie próby były i na pewno będą kontynuowane. Ja szukam cały czas jeszcze lepszego ugru, bo nie chcę tutaj mieszać. Muszę sobie zrobić, bo mam ugier złoty w pigmencie. Właśnie. No właśnie, muszę zamienić ten ugier w pastele i będzie czym rysować. Na razie to można paluchem tylko brać. Słuchajcie, z bardzo dużym wyczuciem, żeby tego się za dużo nie zrobiło, Stanisław Wyspiański bardzo, bardzo oszczędnie operuje tutaj tymi myślę, że to jednak bardziej będzie siena naturalna niż ugier złoty. Trudno powiedzieć, bo nie wiem, na ile to zdjęcie, na ile ta reprodukcja jest dobra. Ale tak jak mówię, nie ma to aż takiego znaczenia, po prostu będzie troszkę inna tonacja na waszym i moim pastelu. Świetne z Wyspiańskiego to, co w pastelach jest bardzo ważne, czyli takie skupienia. Takie skupienia mocnych akcentów. Pani Mariola pisze. Dobry wieczór Pani Mariolu. Bardzo dziękuję za miłą propozycję. Czy mógłbym moją muzykę na flecie, piękną, dziękuję za miłe słowa, puścić w tle w trakcie rysowania? Mogę kiedyś tak zrobić, ale nie chcę się narzucać.
bo może niektórzy wolą rysować przy swojej muzyce, niekoniecznie przy mojej. No, mogę spróbować rysować i grać na flecie jednocześnie, co by było znacznie ciekawszym wyzwaniem, a ja lubię wyzwania. Co wy na to? Słuchajcie, wracając jeszcze do, nie do wiertarki, tylko do Sieny, do ultramaryny i do Sieny, to jest kilka takich pniaczków bardzo delikatnych, które Stanisław Wyspiański jeszcze tutaj dodał. Ale to za ciemne. No i zgubiłem sobie kredkę. Dobrze, może to Co nie jest. zrobisz sobie? Nie no, znajdę, ale chciałem teraz jej użyć. Może to jest znak, może to znak, żeby po prostu nie robić tych pniaczków. W każdym razie tutaj jest kilka takich ultramarynowych, bardzo jasnych pniaczków jeszcze. No i przede wszystkim teraz możemy chwycić za czerń albo indygo. O, Iwona pisze z pozdrowieniami dla Poli. Pola jest akurat u siebie, nie siedzi tutaj obok w tej chwili, ale przekażemy pozdrowienia zdecydowanie. Słuchajcie, ja znalazłem ciemną ultramarynę. Ona jest w kredkach Rembrandta tego rodzaju odpowiednikiem indygo, bardzo podobna w każdym razie, jest prawie że czarna i za to ją uwielbiam. Możemy właśnie taką kredką, też bez poprawek, bezpardonowo, kilkoma dosłownie pociągnięciami. Dodać drzewko. Tu jest jakieś przedziwne, abstrakcyjne, zupełnie abstrakcyjne drzewo wyczarowane przez Stanisława Wyspiańskiego. Widać, że Stanisław Wyspiański niesamowicie szybko pracował, bo tu jest tyle takich szkicowych linii. Nawet widać, jak ręka przeskoczyła z tego drzewa, taką szaloną linią gdzieś tutaj w bok, dodała cień. Ja myślę, że to była praca w charakterze wręcz szkicu, bardzo szybkiego, pastelowego szkicu. I to szkicu, w którym każda linia dosłownie się liczy i ma swoje znaczenie. Każdy niuans dodaje tutaj smaku. Dobry wieczór, pani Regino. Już właściwie zaraz będziemy kończyć, ale wieczór nadal dobry. Ja dodaję jeszcze teraz
takie cienie przy śladach na śniegu, które przegapiłem. I właściwie czuję już w kościach, że to najwyższy czas, żeby odłożyć kredki, bo za chwilę będzie za późno, żeby je odłożyć i coś się może popsuć. Fantastyczne jest takie rysowanie za Stanisławem Wyspiańskim z jego lekkością, z inspiracją jego pracami. Mam nadzieję, że wy też dobrze się dzisiaj rysunkowo czujecie z tą pracą. Zostawiam, moi drodzy, zostawiam, bo wierzcie mi, to jest ten moment, w którym lepiej zostawić. Pokażę jeszcze z bliska kilka detali. Wykorzystaliśmy kolor papieru, do którego nie dodawałem nic poza tym. Być może można było tutaj coś jeszcze poczarować, ale według mnie nie. Według mnie to jest czysty papier, również w pastelu Stanisława Wyspiańskiego i nie warto tutaj nic więcej robić. Może troszeczkę chłodniejsza wersja, po prostu za sprawą innego papieru, ale jestem zadowolony, bo coś z tej lekkości kresek udało się oddać dzisiaj. Ciężko się aż rozstawać, bo tak fajnie było i wesoło dzisiaj. Ja mogę tylko życzyć wam dobrego wieczoru. Kadrze z Darią i wiertarką. I zaprosić was już jutro o 10:00 na kolejne spotkanie poranne z nami przy jakiejś dobrej porannej herbacie. Właśnie. Zrobię nam herbatę. Proszę? Herbata na nas czeka. Zapomniałam o tym. Ach. Bardzo dobra. Zatem idziemy na herbatę. Bardzo dobrą. Ja już nie będę nic mówił o akwarelach. Ale coś jeszcze miałem powiedzieć ciekawego. Może mi się przypomni jutro. Może, że jutro zagrasz. No mogę jutro zagrać, bo jutro piątek. W sobotę wieczorem nie będzie zajęć, więc żeby podtrzymać tradycję występu na koniec tygodnia, to chętnie. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, jak pracował Stanisław Wyspiański oraz tego, że Daria lubi wiercić wiertarką i jest lekką, acz konkretną osobą. Delikatną. Przy prasie. Tak, przy prasie. To po prostu tak w piosence. A gdybym był młotkowym, to Daria ulubiona piosenka. Z mojego dzieciństwa. Tak. Więc Daria z wiertarką, czasami z młotkiem, lubi pobiegać. Albo powiercić. Albo poszaleć. Albo poszaleć. Wszystkiego dobrego. Żegnamy dobrego was. Wieczoru. Dobranoc. Dobranoc.